Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Erikson, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Tym razem jest to film, w którym zobaczycie, co się stanie, jeżeli wyjedziemy poza mapę w Need for Speed Most Wanted. Ten test będzie polegał na tym, że będę wyjeżdżał aż w czterech kierunkach: północnym, południowym, wschodnim oraz zachodnim. Zaczynajmy! Oczywiście zanim przejdziemy do meritum odcinka, chciałbym wam pokazać, jak wykorzystałem tak zwany glitch, który można wydostać się poza mapę. Gdy stoimy przodem do garażu, przytrzymujemy klawisz P, a następnie klawisz spojrzenia do tyłu. W razie potrzeby oddalamy się trochę, a następnie obracamy się jeszcze raz do tyłu, aby można było zobaczyć wnętrze garażu. Jeżeli tak się stanie, wjeżdżamy. Teraz ostrożnie jedziemy do przodu. Od teraz ten fragment filmu spuściłem aż 20 razy. Pojechałem tam jakieś 10 minut. Mimo że jechałem na północ przez 10 minut, ja o dziwo się jej nie skaszonała. Ale spokojnie, najlepsze dopiero przed nami. Teraz idziemy na południe. Po 38 sekundach jazdy od momentu ruszenia gra się skaszowała bardzo szybko. Teraz idziemy na wschód. Podobnie jak podczas jazdy na południe, gra się skaszowała, ale musiałem na to poświęcić 10 minut jazdy. Teraz jedziemy na zachód. Tutaj jechałem trochę inną drogą, a to dlatego, aby w przypadek nie wjechać w drogę. Dodam jeszcze jedynie, że używałem specjalnego trainera, do którego link będziecie mieli w opisie. Miałem włączony nieograniczony spowalniacz oraz speed boostera. Trainera jednak używałem tylko, kiedy jechałem na zachód. Po 10 minutach jazdy, tak jak w przypadku jazdy na północ, nie oświadczyłem crasha gry. Nie chciało mi się już dłużej jeździć, więc postanowiłem z tego zrezygnować. Te pikające dźwięki pochodzą z trainera, o którym wcześniej wspomniałem. Dzięki za obejrzenie mojego filmu. Jeśli się wam podobało, przypominam o stawieniu łapki w górę, komentarza oraz subika z dzwonkiem. Do zobaczenia już w kolejnym filmie.